No dobra, jesteśmy stajnia jednorożców. I choinka na początku, no to nie jest początek Piotrkowski, ale central. Centrum. Trynka, na którą wdepnęliśmy już nogą swą własną, ale widzę, że jakoś dla auto otwarta czy coś. Bosko, co to jest? Była. O, tam by piękny deser zjadł. No. Poszukamy, poszukaj Bosko. Kawiarnia. Patrz, no. I na pewno jest jeszcze Tiger. I na pewno jest Loka. Ha. Blisko wejścia Pietryny. I różne jadłodajnie. Dziewczyny, tak? Uroczy piękne. Aha. I uroczy piękne światełka. Nie chcę nic tego tak zobaczyć. Tak. Pyszne, pyszne i to jeszcze ode mnie z miasta. Nie wylecę. Jak jest galaktyka? Co? A nie, faktycznie, że termosy też to są. Niepoprawne czakry. Granat indygo zawsze zamieniony. Zawędrowaliśmy, łyśmy w sumie. Boże, ja jestem potargana jak ten. A miał być kebab. Do gruzińskiej. Nie kebab miał być. Miał być deser. Na deser jeszcze dojdziemy. Od kebab chciałaś, to można gruziński zjeść. Takie rzeczy, dobra. Proszę. O,
O, znam ten dosyć. Znam go. Z runami ochronnymi. Taki jeden. No, źle on ma lat już. Wiem. O, ryba grillowana dorada. Dorada? Przystawki. Dobry są, bardzo dobry są dorada. Sałat, zupy. No, tu masz kinkali. Kinkali jest. O, ile on jest? Nie wiem, bo na razie to piszą jak... O, tu są zapiekane chyba jakieś. Ale tu nie, zapiekane to chyba razy. O, czerwona bateria też. Tutaj proszę mają wszystkie trzy. Lemoniada gruszkowa i cytrynowa, której będziemy troszkę próbować, bo my jesteśmy fanki gruszkowe. A teraz dowód. Nie nagrałam, a powinnam. Za szybą. Bo ty to lubisz, ja nie lubię. Też nie lubię za bardzo. Tak. No i jeszcze deserek bosko. Żeby było bosko. Zbliżamy się do miejsca, którego nazwy nie wolno. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jakie przetargałam z naszych magicznych wędrówek rzeczy. Kot już idzie, muszę kota... O, kota muszę w ten sposób potraktować. Tak, siedź. Słuchajcie, byłam w Loka. Ja zazwyczaj sobie lubię kupować piękne notesy. I w Loka właśnie z Ganeszą taki piękny notes był. Skórzona okładka. Papier czerpany, na którym się bardzo wygodnie pisze i to są bardzo fajne notesy. Będzie do magicznych zapisków. Są takie zakładki do książek, które mogę wykorzystać jako wklejanki do moich bulletów i różnych innych rzeczy. I po kolei mamy tutaj o, takie zakładeczki, trochę takie galaksy. Mamy takie zakładki, fokusuj, czyli takie zimowe krajobrazy. Mamy piórka i mamy kwiatki.
kupiłam jeszcze dwa kadzidła, jedno to Black Opium, drugie to po prostu Opium, bo trochę mi tych kadzideł zazwyczaj brakuje. To jest to z Loki. Natomiast z targów kamieni kupiłam jedną rzecz, którą jak wy obejrzycie, to moja mama już dostanie, bo to na urodziny na jutro. Zobaczcie, taki piękny wisior bursztynowy. Myślę, że naprawdę uroczy, będzie z niego zadowolona. Moja mama, podobnie jak ja, lubi bursztyny. Natomiast sobie kupiłam kupę fajnych rzeczy, takich dziwnych, bo słuchajcie, jest... O, to mi się zaczepiło. Poczekajcie, czekajcie. Nie zaczepiaj się. O. Taka skórzana bransoleta. Ja pracuję rękoma, więc tak naprawdę takie rzeczy są widoczne u mnie. Przepięknej urody. Przecudna, zapinana na napy. W czerwonym, fajnym kolorze. Nie do tego, ale po prostu, żeby... O, tu po kolczyki. Trochę mi się tutaj... Też bardzo fajne. Dorota ma identyczne maki, tylko czerwone. Ja tutaj mam takie. I sobie jeszcze kupiłam taki regulowany wisior. O, tutaj mogą, może być dłuższe, może być krótsze. Dorota, słyszenie się, te kolczyki czerwone. Zaraz wam pokażę to pięknie. Spoko. Nieźle złapałam. Piękne są. Dorocie jest bardzo dobrze w tych czerwonych. To zawsze pierwszą czakrę uaktywni. Także postawiłyśmy na rękodzieło, na giełdzie kamieni na rękodzieło. No ale kamieni było... Biżuterii było sporo, ale to tak nic do nas nie przemówiło, a to bardzo nawet. Są przecudne. Dorota ma też piękne zdjęcia z tego. Także pewnie tutaj wstawi do vloga. O. No i oprócz tego jeszcze Petersunia przyniosła mi do mojej torby skórzanej portfel, który wybierałam aktywnie na tym, na Messengerze. On nie jest jakiś w środku Bóg wie jaki, bo to nie o to chodzi, ale po prostu jest skórzany, niewielki, będzie mi bardzo do moich skórzanych toreb pasował. To już będzie taki na lata też rękodzieło, to akurat z Ukrainy, tam gdzie kupowałam tą niebieską torbę. Więc takie rzeczy rękodzielnicze, no ale to jest po prostu majstersztyk. To jest piękne, to jest cudowne, naprawdę. Wisior rewelacyjny, kolczyki przecudne. Wszystko naprawdę ładne, takie sobie mikołajki zrobiłyśmy. A ja będę się już z wami żegnała, dziękując za obejrzenie vloga. Mam nadzieję, że światełka... Jarmark w Łodzi na Piotrkowskiej, trochę naszego śmiechu, trochę dobrego jedzenia w gruzińskiej knajpie i różnych innych fajnych rzeczy bardzo wam się podobało. Ja już mam cieplutką bluzę na sobie. Powinnam w zasadzie zrobić, wiecie co? Mukę bukę. O. I tyle mnie widzieli. Także dziękuję za oglądanie. Buziaczkuję was i na kolejnego vloga. Zapraszam.